ludzie byli porzucani, żeby wilki rozszarpały zwierzęta. Rzadko kiedy chowano te ciała, nieraz właśnie rzucano taki studni, ale tak większość ludzi pozostała. No i palono wsie, tak, czyli dzisiaj no możemy powiedzieć, że pomimo tego, że minęło 70 lat, to dzisiaj się nie mówi prawdy na ten temat. Jest to ukrywanie. O ile się mówi prawdę o Karlu Auschwitz i protestują władze, kiedy się mówi polskie obozy koncentracyjne, tak o tych wydarzeniach na Wołyniu nie. Tu są jeszcze pokazy rekonstruktorzy, czyli ludzie, którzy sami to przedstawiali. Tu jest grupa przedstawiająca Polaków. Tutaj jeszcze tylko powiem jako ciekawostkę, że Polacy na wschodzie chodzili ubrani na biało. Nie tylko oni zresztą. Dlatego, że takim symbolem był len. Ubrania z lnu wykonywano. Nawet są takie określenia biało, stąd pochodzi nazwa Białoruś. No, jedni twierdzą, że od białych brzust, które tam są bardzo obecne, a drugie, że od tych płach lną, które tam na polach rozciągane, suszone. Więc często właśnie Polaków poznawano po tym, że byli ubrani na biało. I tu ostatnie lekcje to jest Krzysztof Mildewski z rodzinami rekonstruktorów, którzy brali udział w tym wydarzeniu. To jest właśnie jego dziadek, lekarz, został zamordowany, a jego ojciec w tym kościele w Kisielinie został ciężko ranny w czasie tego napadu. I on jako wnuk i syn skomponował muzykę. On do kilku filmów skomponował. Bitwa Warszawska, Ogniem i Mieczem, później Stara Baś, nawet to, co Edyta Górniak śpiewa, Dumka nadała serce. Natomiast napisał specjalnie na tą rekonstrukcję. Wstrząsające rzeczy. To było do wiersza poety z Chełma Krzysztofa Ołtuna, jego muzyka, no i to było zakończenie tej rekonstrukcji. Ja jeszcze powiem, że oczywiście rekonstrukcja była zaatakowana wściekle przez Gazetę Wyborczą, Związek Ukraińców, no ale na zasadzie już nie powiem, kto szczeka, karawana idzie dalej. To się wszystko odbyło. To jest bardzo ważne, że została przełamana zmowa milczenia. Pozwolę sobie podsumować tym, że teraz zakończyła się 70. rocznica Wołynia. Ale już w przyszłym roku zaczyna się 70. rocznica analogicznych wydarzeń w Małopolsce Wschodniej, bo i w 44., i 5., i 6., i 7., aż do akcji Wisła, takie wydarzenia miały miejsce w Małopolsce Wschodniej, czyli Galicji Wschodniej, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i na Polesie. Czyli tamte część tych terytoriów należy jeszcze do Polski, więc w przyszłym roku podobne wydarzenia, marsze, rekonstrukcje odbędą się. To tyle, jeżeli chodzi o moją wypowiedź. Jeżeli Państwo macie pytania, to chodzi mi o bardzo krótkie pytania, jeżeli jest możliwość, żebym miał odpowiedzi, bo nie chodzi o jakieś długie wypowiedzi, tylko krótkie. I wtedy może postaram się odpowiedzieć. Z góry mówię, że ja prowadzę stronę internetową, na której Państwo znajdziecie wszystkie podobne informacje, większość tych zdjęć, to jest isakowicz.pl, tak moje pierwsze nazwisko. Tam jest informacja działy Ormianie, Kresy Wschodnie, ludobójstwo, no, fundacji, którą prowadzę. Natomiast i piszę felietony do Gazety Polskiej we wtorki, czyli jutro, Gazeta Polska codziennie we wtorki, czyli jutro się ukaże i do Gazety Polskiej tygodnika. Stałe felietony, no mam jutro akurat w telewizji Gdańskiej rano będę mówił do TVP Info, ale o innych sprawach Kościoła. Natomiast także no, prowadzę oczywiście fundację dla niepełnosprawnych, mam tutaj książki swoje. To są wszystko cegiełki na rzecz fundacji, które są sprzedawane jako cegiełki, czyli jako wsparcie dla fundacji. To są moje książki, które zrzekłem się honorariów na rzecz fundacji, no bo nasza fundacja prowadzi 29 domów dla dzieci niepełnosprawnych, młodzieży w różnych częściach Polski, no akurat w Gdańsku nie, ale w innych częściach Polski i to jest wsparcie na rzecz fundacji, które będą rozdawane te ulotki, odpisy 1% w tym roku naszymi patronkami są dwie siostry radwańskie, które
zachęcają do tego, żeby wspierać naszą fundację. To tyle, jeżeli chodzi o ogólną wypowiedź, jeżeli trochę czasu jeszcze jest, to może ktoś pokieruje tak, żeby miał w stanie odpowiedzieć.